Przez całe 2 godziny Bobcio malował pisanki. Pozostawiony sam na sam ze swoją muzą, w skupieniu, z namaszczeniem i bardzo pedantycznie smarował jajka plakatówkami Julii i kiedy przyszła pora podwieczorku, mina chłopczyka wskazywała, że jest bardzo dumny ze swego dzieła. No, jak tam, Bobek? Spytała mama Żakowa, wchodząc do pokoju z tacą w rękach. Jak twórczość dziecięca? Pomyślnie? Sama zobacz, zachęcił ją Bobcio. Już, już, powiedziała mama Żakowa, rozstawiając szklanki z herbatą. Do pokoju weszła mama Bobcia. No, jak tam, Bobek? Spytała mało oryginalnie. Jak twoje pisanki? Sama zobacz, powtórzył Bobcio, wyczuwając niejasno, że żadnej z nich nie interesuje jego praca. Czuł się nieco dotknięty. Ciocia Wiesia podeszła do swego syna. O Jezus! Rozległ się nagle jej krzyk. Mama Żakowa wypuściła z ręki wszystkie łyżeczki. Co się stało? Krzyknęła. Sama zobacz! Jęknęła Wiesia. Mama Żakowa podeszła bliżej i zesztywniała. Pisanki Bobcia, utrzymane w pięknych, czystych kolorach, na pierwszy rzut oka wyglądały uroczo. Na drugi rzut oka budziły nieokreśloną grozę, a kiedy się człowiek dobrze przyjrzał, ujawniały swą złowrogą treść. Co to jest? Krzyknęła mama Żakowa, wskazując jajko upstrzone przeraźliwymi, powykręcanymi paluszkami. To? Upewnił się Bobcio. To bakteria. A to? Wypytywała Wiesia. To? To Samosierra, bitwa na czołgi. A to? Spytała bezsilnie Wiesia, widząc niestety, jaka będzie odpowiedź. To? Powiedział Bobcio. A to jest Hitler. Kolejne egzemplarze, bo Bobcio sumiennie napełnił malutkimi wszystkie 10 jajek. Wykazały cioci Wiesi, że jej dziecko ma zainteresowania monotematyczne. Odstępstwo od miliardów stanowiły 2 wizje bakterii i witamin, obie nadzwyczaj przygnębiające, oraz wizerunek myszy. Tylko jeden, ale za to jak żywy. No i co? Dopytywał się Bobcio. Ładne? Z pewną melancholią stwierdził, że efekt jego uporczywej pracy twórczej nie znalazł uznania w oczach matki i ciotki. Zupełnie nie rozumiał przyczyny. Może kolory za smutne? Spytał. Nie, dlaczego? Odpowiedziała matka niezbyt, jak mu się zdawało, szczerze. Kolory to zrobiłeś bardzo milutkie. Tak, tak, przyłączyła się ciocia Żakowa. Co jak co, ale kolory są na medal. Już chciał zauważyć, że wszystko zrobił na medal, kiedy trzasnęły drzwi pokoju i wpada Danka. Cesia zamknęła się na wieży i nie chce wyjść, krzyknęła. Jeśli sądziła, że zdoła tym oświadczeniem poruszyć matkę Celestyny, była w oczywistym błędzie. Tak? Spytała z roztargnieniem pani Żakowa. No, no, co ty powiesz? Ja uważam, powiedziała ciocia Wiesia, że Bobcio koniecznie powinien podarować te pisanki Nowakowskiemu. Świetny pomysł, ucieszyła się mama Żakowa. Nowakowskiemu? Obraził się Bobcio. Przecież ja to zrobiłem na świąteczny stół. Cesia nie chce wyjść. Danka nie rezygnowała. No to niech nie wychodzi, rzuciła mama Żakowa od niechcenia. Bobcio, nie bądź egoistą. Nowakowskiemu też się coś od życia należy. Daj mu te z Hitlerem. Z Hitlerem jest najlepsza, krzyknął Bobcio wzburzony. Więc właśnie dlatego powinieneś ją dać swojemu przyjacielowi, wyjaśniła mu Wiesia. Nic tak nie utwierdza nas w przekonaniu o własnej szlachetności, jak własna szlachetność. Irena, nie uważasz, że powiedziałam coś bardzo mądrego? Powiedziała, że nie wyjdzie stamtąd aż do śmierci, błagalnie wygłosiła Danka. Ratujcie ją. Kogo ratować? Zdziwiła się mama Żakowa.